miejscowość Wólka Dobryńska. Jeśli chodzi o Wólkę Dobryńską, tam obecnie trwa modernizacja, przebudowa świetlicy wiejskiej. To jest to dość duża inwestycja z dofinansowaniem środków unijnych. Wartość tej inwestycji to powyżej 1 300 000. Inwestycja ta realizowana jest w projekcie z parafią Malowa Góra. To jest właśnie też tak bardzo istotne i ważne. Natomiast jeśli chodzi o zakres prac, to obiekt ten będzie rozbudowany. Będzie zmienione wyposażenie, okna, izolację, ogrzewanie. To będzie budynek, który otrzyma jakby nowe życie i jestem przekonany, że będzie dobrze służył mieszkańcom. To właśnie jest odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Chcieli się spotykać, ale nie mieli miejsca. Za małe było obecne? Tak, rzeczywiście. To było zgłaszane już od dłuższego czasu. A myślę, że taką też inspiracją było to, że została przebudowana świetlica w Dobryniu Dużym. I to są sąsiednie wsie. Trochę pozazdrościli, jak mieszkańcy zobaczyli, jak tam wygląda ta świetlica i ta, która była dobra, ale 20 lat temu, to się okazało, że ona już zupełnie przedstawia inną wartość. Także tutaj to wnioskowanie właśnie o przebudowę, o modernizowanie, ono się pojawiało w różnych miejscach. Na jakim etapie pracy jesteśmy? Znaczy, w tej chwili jest okres zimowy, wiadomo, że są ograniczenia, jeśli chodzi o te prace budowlane. Jest to okres taki, w którym i wyburza się, i buduje. Oddanie do użytku nastąpi w tym roku, także jeszcze później po wybudowaniu, po robotach budowlanych trzeba będzie roboty wykończeniowe, ale i też wyposażenie, bo dzisiaj obiekt bez kuchni, bez ogrzewania, bez zaplecza sanitarnego, ale już takiego porządnego, to nie może funkcjonować. No, jesteśmy w XXI wieku. I chcemy mieć coraz lepsze warunki, no i to w tej sytuacji jest realizowane. Ale też z Pana doświadczenia Urzędu Gminy i później obserwacji tych świetlic, które zostały już wyremontowane, między innymi ta w Dobryniu, nowe świetlice, nowe miejsca, one żyją, dają nowe możliwości spotykania się, inwencji twórczej samych mieszkańców. Tak, rzeczywiście taki obiekt, który jest w dobrym stanie, to on potrafi ożywić wiele organizacji, bo i wtedy koła gospodyń wiejskich, organizacje kobiece i strażacy i młodzież i różne też okazje prywatne typu czasami wesele, choć tych wesel jest rzeczywiście coraz mniej, ale komunie dzieci, urodziny, no różne okazje, zebrania też do tego dochodzą, bo mieszkańcy muszą mieć możliwość spotkania się w miejscu niezależnym, neutralnym, bo tak jak to w życiu bywa, nie zawsze do każdego chcemy wchodzić.